Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Art Freaka. Dzisiaj, jak już widziałeś po tytule odcinka, zajmę się kulturą egejską. Kultura egejska jest takim miejscem na osi czasu, które musimy uplasować przed tak naprawdę starożytną Grecją. No i skoro już mamy te formalności za sobą, to w takim razie chciałabym przejść do tego, o czym będę dzisiaj mówić, bo nie będę opowiadać całej kultury egejskiej, bo ten film zająłby za długo. Jeżeli interesuje Cię w ogóle, o czym ja mówię, co to jest kultura egejska, jakie cywilizacje się na nią składają, to zajrzyj na moje korki z historii sztuki. Tam bardzo przekrojowo mówiłam właśnie ogólnie o tej kulturze na moim IGTV, a dzisiaj chciałabym się zająć w tym filmie. Ten film ma być rozszerzeniem dla tych korków z historii sztuki o jeden motyw opowiedziany bardzo dokładnie. No i ja chciałabym się skupić na najciekawszej oczywiście cywilizacji moim zdaniem, ale też zdaniem wielu książek i wielu naukowców, czyli cywilizacji minojskiej. Jest to cywilizacja, która moim zdaniem jest najprzyjemniejsza do opowiadania, ponieważ to są dzieła, które zostały po Minojczykach, są bardzo pozytywne i też w ogóle charakter architektury, która nie była w ogóle obronna, no jest taki mega miły i dlatego chciałabym się na tym skupić. I ja w dzisiejszym filmie będę chciała sobie jeszcze bardziej zawęzić ten zbiór i oprę się na tylko jednej dziedzinie artystycznej sztuki minojskiej i będzie to malarstwo, bo właśnie z malarstwem naściennym dzisiaj powszechnie kojarzy się właśnie cywilizację minojską. Także zapraszam na odcinek o malarstwie naściennym minojskim. No i teraz zaczynając od podstaw oczywiście, tak? Czyli co mam na myśli mówiąc malarstwo naścienne? Przede wszystkim jeżeli chodzi o malarstwo na Krecie, no to przede wszystkim mam na myśli tutaj malarstwo freskowe. Fresk, czyli taka technika malarska znana już w starożytności, która polegała na malowaniu na mokrym tynku, która nie była dosyć łatwą techniką, ponieważ właśnie trzeba było dosyć sprawnie i dosyć szybko operować pędzlem, ze względu na to, że właśnie ten tynk, ta zaprawa tynkowa szybko schła, więc no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę techniczną i o w ogóle jego terminologię, co to jest w ogóle fresk, to już wiesz. I teraz możemy przejść w takim razie do tego, jakie freski pojawiały się w malarstwie minojskim. I ja dzisiaj oprę się na tych najwspanialszych przykładach, które nam zostały, czyli na przykładach z pałaców Knossos. Pałac w Knossos był w ogóle jakby taką główną siedzibą Minojczyków, abstrahując w ogóle już od jego architektury, którą pewnie omówię kiedyś w osobnym odcinku, ale zdradzę Ci tutaj tą jedną ciekawostkę, że to jest ten pałac, który ma okrzykniętą przez tam naukowców na początku, jak zobaczyli ten rzut właśnie tego obiektu, no to właśnie okrzyknęli, że jest, to wygląda jak labirynt. I tutaj od razu oczywiście poszły wszystkie konotacje z mitem o Minotaurze, z Tezeuszem i Ariadną i tak dalej. Także tutaj głęboko i mocno wchodzi mitologia. Natomiast abstrahując w ogóle od tego, myślę, że naprawdę zrobię osobny odcinek o architekturze pałacu, to dzisiaj chcę się skupić na tych freskach, które dekorowały wnętrza, które dekorowały dziedzińce pałacu. I te freski, musisz wiedzieć, że w bardzo dużym procencie zostały zrekonstruowane. Większość z nich zachowała się fragmentarycznie dosłownie, dlatego dzisiaj to, co widzisz, te takie kolorowe freski z Knossos, to są w większości rekonstrukcje. I to właśnie robiła ekipa Artura Evansa, czyli takiego angielskiego archeologa, który w ogóle, jakby, któremu dzisiaj przypisujemy odnalezienie tej cywilizacji, podzielenie jej chronologicznie na okresy i ogólnie właśnie on również i właśnie jego ekipa archeologiczna prowadziła pracę w Knossos, w pałacu i też zajmowała się między innymi rekonstrukcją właśnie najważniejszych fresków. To, co łączy wszystkie freski, które chciałabym dzisiaj Tobie pokazać w tym filmie, te wszystkie freski z Knossos, z pałacu, to jest stylistyka i tematyka.
Przede wszystkim, zaczynając od tego drugiego, jeżeli chodzi o tematykę fresków z pałaców Knossos, to tutaj przede wszystkim to jest unikat, bo jest to tematyka, która w ogóle nie trzyma się kupy, jeżeli chodzi o to, o czas, w których powstaje. Bo pamiętaj, że sztuka egejska powstaje tak naprawdę jeszcze w czasach epoki brązu. Więc tak naprawdę powinny się tutaj znaleźć takie charakterystyczne przedstawienia, jak jakieś walki, polowania i tak dalej, jakieś kultowe przedstawienia. W ogóle tego tutaj nie znajdziesz. Możemy się domyślać, że niektóre na przykład z przedstawień mogły mieć charakter kultowy, albo niektóre z postaci mogły mieć charakter kultowy, ale to nie zostało w 100% udowodnione dzisiaj, więc ogólnie mówimy o tematyce w Knossos, że jest tam brak jakichkolwiek scen tematyki pracy, tematyki wojen, łowów. Nie ma żadnych bóstw, nie ma życia pozagrobowego. Także wszystko to, co tak naprawdę znamy gdzieś tam ze starożytnej Mezopotamii, z Egiptu, tutaj w ogóle nie występuje. Tematyka Knossos będzie się opierała przede wszystkim na motywie kobiecym i to będzie przede wszystkim taka tematyka dworska, w której ta rola kobiety będzie bardzo mocno podkreślana. I teraz chciałabym przejść do stylistyki, czyli powiedziałam na początku Ci, że te freski, które chcę dzisiaj pokazać, łączy jeden styl. I ten styl przede wszystkim opiera się na kilku takich cechach podstawowych. Pierwsza cecha, że to są freski, które charakteryzuje bardzo żywa kolorystyka. Te kolory są w większości czyste. Pojawia się tutaj plama barwna, która jest obwiedziona konturem. Nie zawsze będzie on widoczny, czasami zobaczysz go jako czarną linię, ale równie dobrze może być to niewidoczny kontur. No i trzecia, moim zdaniem najważniejsza, najbardziej charakterystyczna cecha wszystkich malowideł z pałaców Knossos, to jest taka płynna linia. Ta płynna linia, która łączy wszystkie te przedstawienia i nadaje im niesamowicie fajny, taki lekki charakter. Ona nadaje im taki zdynamizowany charakter, bo mimo, że te przedstawienia są płaskie, często właśnie komponowane nieprzestrzennie, to ona w jakiś sposób sprawia, że przynajmniej jak ja na nie patrzę, to mam wrażenie, że one za chwilę ożyją, że one zaczną tańczyć. No i zobaczmy teraz to na przykładach, także zapraszam Cię do następnej części filmu, w której będę już się skupiała na konkretnych przykładach malowideł właśnie z Knossos, z pałaców Knossos. Mamy tutaj dwie główne tematyki, jakie się wybijają. Pierwsza tematyka to jest taka tematyka stricte dworsko-pałacowa. Druga natomiast to są pejzaże. I tutaj teraz chciałabym właśnie na przykładach dzieł opowiedzieć trochę więcej o tych właśnie tematach, które się pojawiają na tych freskach. Zacznijmy może właśnie od tej tematyki dworsko-pałacowej i od mojego ulubionego fresku, jednego z ulubionych, ale jednego tak z czołówki, jakim jest fresk Akrobacje na byku. I teraz jest to fresk, który w ogóle do matury w kanonie pojawia się jako Woltyżerka na byku. Jak zwrócicie uwagę tutaj, po konwencjonalnym zastosowaniu barwników, jakie znamy już z wcześniejszych czasów, wiemy, że kobiety są zaznaczone w malarstwie jasną barwą, ich ciało, ich skóra. Jedna właśnie trzyma, chwyta byka za rogi i zaraz wskoczy, prawdopodobnie saltem, na tors byka, natomiast druga znajduje się po drugiej stronie i ona asekuruje tego mężczyznę, który jest pokryty właśnie ciemną kolorystyką ciała, który znajduje się już w tym momencie na byku i wykonuje na nim akrobację. I tutaj też to, co jest bardzo ciekawe w tym fresku, to poza tym, że właśnie on ma wszystkie te cechy, o których ja już mówiłam, czyli mamy tą płynną linię, która jest piękna, mamy plamę barwną zamkniętą konturem, ale mamy też przede wszystkim właśnie bardzo nasycone, czyste, żywe kolory, żywe barwy, no to przede wszystkim tutaj znajduje się właśnie to, co mówiłam o tej dynamice tych fresków, czyli nie wiem jak Wam, ale ja jak patrzę za każdym razem na ten fresk, to mam wrażenie, że zaraz ta woltyżerka, która trzyma byka za rogi, na niego wskoczy i zacznie się po prostu dziać magia. Mi się totalnie ten fresk kojarzy z bajką Herkules Disneya i mam właśnie takie wrażenie, jakby zaczęła mi grać muzyka i ten fresk zaczął się tak naprawdę w taki fryz przemieniać i jakby to się zaczęło po prostu jakby
widzę już narrację tego fresku. On ma taki potencjał, taki dynamizm w sobie ukryty, ta linia, że no to jest magia po prostu. Możecie się ze mną nie zgodzić. Ja tak czuję to malarstwo, jest genialne moim zdaniem, jeżeli chodzi o ten aspekt. Jest płaszczyznowe, więc można po nim powiedzieć, że jest płaskie, bo nie ma żadnej perspektywy, ale jest przez ten sposób kształtowania linii jest tak dynamizowane, że szok. Także to jest ten fresk, którym chciałam się z Wami podzielić. Jeszcze tylko zaznaczę, że jest tutaj taka ciekawostka, bo jak spojrzycie na to, że jak zobaczymy ten fresk, no to wokół niego jest taka ramka kolorowa. Ona jest ewidentnie malowana w tej samej stylistyce, co samo przedstawienie wewnątrz i też jest utrzymana w tej samej kolorystyce. Więc skoro stylistycznie, kolorystycznie pasuje, czyli jakby tworzy całość razem z przedstawieniem, które jest wewnątrz namalowane, a więc możemy powiedzieć, że w takim razie jest to bordiura. Bordiura to jest właśnie taka ramka, która znajduje się najczęściej w przedstawieniach malarskich i reliefowych, która jest właśnie częścią przedstawienia. Może być to jakaś ramka ornamentalna, albo tak jak tutaj mamy właśnie takie stylizowane formy obłe, które powtarzają się rytmicznie i obiegają właśnie to przedstawienie dookoła. Także to jest pierwszy fresk. Następny, o którym chciałabym powiedzieć, to już będzie właśnie z tej drugiej kategorii tematycznej, czyli fresk z tematyki pejzażowej. I od razu Wam powiem, że tutaj tę tematykę pejzażową, jako że znajdujemy się na Krecie, no to Kreteńczycy generalnie dzielili na przedstawienia lądowe i na przedstawienia pejzażu morskiego. No jakby było to naturalne dla nich, ponieważ oni byli takim ludem morskim, więc pewnie też łowili i tak dalej, więc oni bardzo dobrze znali ten świat właśnie pod wodą i też właśnie przedstawiali go w swoich malarskich wizjach. No i pierwszy fresk, na którym chciałabym się skupić w takim razie, to będzie właśnie przedstawienie takie podwodne. I to będzie fresk z Megaronu Królowej z Pałaców Knossos, który przedstawia takie piękne delfiny. I te delfiny, zwróćcie uwagę, jak są znowu wykreowane. Mają taki piękny kontur, delikatny. Są bardzo swobodnie kompozycyjnie rozstawione w całej scenie. No ale ta kolorystyka, która zachwyca, ten taki lekki fiolet, ale bardzo taki pastelowy, który bardzo się kojarzy właśnie ze skórą taką mokrą delfina. Generalnie no piękna jest ta kolorystyka i w ogóle te zwierzęta są takie pozytywne, to malarstwo, dlatego też wybrałam ten temat, tak jak mówiłam na początku, do mojego filmu, bo to jest po prostu, ja bym powiedziała o malarstwie w Knossos, że to jest taki impresjonizm, generalnie ta sztuka to jest impresjonizm starożytności, bo naprawdę jest to sztuka, na której po prostu miło się zarzuca oko. I to jest ten pierwszy fresk, który uważam, że jest bardzo ciekawy, dlatego chciałam go tutaj pokazać. A drugi, właśnie z tematyki lądowej, pejzażu lądowego, to jest fresk taki właśnie z małpkami. W ogóle jak Arthur Evans i jego ekipa archeologiczna odnaleźli te skrawki tych fresków, jak połączyli tam jakieś takie, wiecie, w całość te elementy, bo one poodpadały po prostu ze ścian, bo często właśnie, tak jak już chyba mówiłam, a może nie, nawet jeżeli to były płasko rzeźbione reliefy, takie, oczywiście to były niegłębokie reliefy, ale jednak to one nadal były w Knossos pokrywane dekoracją malarską, więc tak naprawdę to malarstwo przenikało również w rzeźbę i ono dlatego też tak dominuje w ogóle wszystkie te inne dziedziny artystyczne, jeżeli chodzi o Knossos, nie? No i tutaj właśnie mamy takie przedstawienie tych niebieskich małpek, które właśnie pierwotnie przez archeologów zostały odczytane błędnie jako przedstawienia chłopca. To one właśnie pokazują nam ten świat zwierzęcy, który jest osadzony bardzo mocno w świecie roślinnym i te przedstawienia są piękne kolorystycznie, ale są też, zwróćcie uwagę na tą roślinność, która jest taka syntetyczna,
piękną, takim pociągnięciem płynnej linii kształtowana właśnie. Ten świat to jest bajka, więc jakby myślę, że nie bez powodu. Od razu moje skojarzenia to z Disney i taki świat, który zaczyna zaraz tańczyć, ożywać i ta płynna linia, jakbym jeszcze widziała w tej scenie taki ołówek, który jeszcze dorysowuje następne klatki. No coś niesamowitego. Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć Ci, że jeżeli chodzi o właśnie tą cywilizację minojską i ich malarstwo naścienne, to ono miało bardzo mocną taką siłę oddziaływania i było już za życia Minojczyków bardzo doceniane. I to chociażby możemy powiedzieć dlatego, że w momencie, kiedy Minojczycy na Krecie zostają podbici wreszcie w końcu, wyprawiają się na nich Mykeńczycy i ta cywilizacja mykeńska podbije po prostu Kretę, to zabierze styl malarstwa minojskiego do siebie. I są też przykłady właśnie malarstwa mykeńskiego, gdzie przedstawienia, przynajmniej na przykład kobiece w scenach figuralnych, w tym właśnie stylu takim pałacowo-dworskim minojskim, znajdują się na lądzie greckim i wręcz mówi się o nich, że są tak wierne oryginałom, które powstały na Krecie, że rozpatruje się w ogóle taką możliwość, że na przykład po prostu ci artyści byli zapraszani, czy tam były zamówienia po prostu u tych artystów na robienie właśnie tej sztuki na lądzie. Także jest to bardzo ciekawe i też pokazuje to, że ten temat jest naprawdę wart opowiedzenia, ta historia jest warta opowiedzenia, ten temat jest wart zgłębienia i dlatego chciałam dzisiaj Ci go przybliżyć. Mam nadzieję, że ten film pokazał Ci tę sztukę kolorową, niezwykłą, fantastyczną w takiej trochę szerszej odsłonie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, jeżeli lubisz treści, które powstają na tym kanale, obejrzyj też koniecznie inne filmy o sztuce i zapraszam Cię już za tydzień na kolejny film z tematyki właśnie historii sztuki, gdzie nie zdradzę Ci jeszcze, o czym będę opowiadała, ale bądź ze mną, żeby nie przegapić, zasubskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!